Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pan poseł Schmidt przypominał przysięgi Donalda Tuska, który w końcu okazał się krzywo przysięzcą, więc ja nie chciałbym pana ministra prosić również o przysięganie, aby również w przyszłym roku pan się również krzywo przysięzcą nie okazał. Więc takie pytanie. Ustawa o OFE trafiła ostatnio na niespodziewane rafy, negatywne opinie Prokuratorii Generalnej, Narodowego Banku, KNF-u. Co prawda Rada Gospodarcza przy premierze twierdzi, że ustawa jest zgodna z konstytucją, ale zastrzega się od razu, że jest to opinia ekonomistów, nie konstytucjonalistów, a tymczasem w budżecie na 2014 rok zostały już uwzględnione konsekwencje wprowadzenia ustawy o OFE w założonym kształcie i przynajmniej 10, a może kilkanaście miliardów tam zostało zapisane. Co będzie, jeżeli odwlecze się wprowadzenie ustawy o OFE, bo tak może być, i zabraknie tych 10 czy kilkunastu miliardów w budżecie? Czy to najprostszy sposób? Mamy do dyspozycji, jak szaleć, to szaleć. Mamy do 2 punkty procentowe stawki VAT-owskiej. Czy w związku z tym ministerstwo rozważy wówczas, czy rząd rozważy możliwość podniesienia VAT-u o kolejne 2 punkty w przyszłym roku, jeżeli ta cała konstrukcja z OFE i liczenie na te wpływy OFE odsuwałyby się w czasie, albo wręcz może uznane za niekonstytucyjne mogłyby się załamać? Dziękuję bardzo.